jest Piotrek, mój 14-letni kuzyn. Od zawsze jego największym marzeniem było zostanie YouTuberem. Ale jest pewien haczyk. Piotrek nie ma na imię Piotrek. Piotrek nawet nie chce mieć kanału na YouTubie. Piotrek nie istnieje. Wielu twórców dostaje dziennie setki wiadomości, które trafiają do kosza. No ale w sumie nic dziwnego, bo w końcu jesteśmy dla siebie tak naprawdę nieznajomymi. A co jeśli by tak nie było? Dziś napiszę do setki topowych YouTuberów, wiedząc, że ode mnie tę wiadomość odczytają. A następnie poproszę ich o wypromowanie mojego... kuzyna. Przepraszam wszystkie osoby, do których napiszę. Wiem, że ciężko jest być moim... znajomym. Sprawdzimy, czy wykorzystując siłę znajomości jesteśmy w stanie wybić nieistniejącego Piotrka. Sprawdzimy, kto ma na tyle złote serce, aby wspomóc mojego kuzyna. Również zobaczymy, ile wpadnie subów, a finalnie zobaczymy, ile zarobimy na naszym tajnym projekcie. Piotra skomentuje. Ta nazwa, nie? Piotra skomentuje. Dobra, zacznijmy od początku. Nasza fake postać została w pełni wygenerowana i wyglądała początkowo tak. Dodaliśmy trochę dripu, cenzury na twarz, banerek taki o, awatarek taki o i tak oto prezentuje się nasz kanał w całości. Co do samych filmów. Wspólnie z chłopakami z biura wpadliśmy na taki pomysł, by był to taki, wiecie, typowy 14-latek, posiadający hashtag Wataha Przyniku, który aspiruje na zostanie szeryfem internetu, robi newsy, komentary, wyzywa największych twórców, a przy okazji wrzuca filmiki z Brawl Stars. Wiecie, w tej całej otoczce takiego profesjonalizmu trzeba było wrzucić trochę vibe takiego dzieciaka, który totalnie nie wie co robić. Ustawiliśmy światła, posprzątaliśmy biurko, laptopa dla profeski dodaliśmy, postawiliśmy Kubusia grafika na krzesełku, podmiana twarzy, blur na wszelki wypadek i lekka zmiana głosu. I tak oto prezentował się nasz cały piękny obrazek. Poza tym mam w planach nagrywać również gierki, takie jak GTA 5 i Fortnite'a. Pierwszy film. I tak oto wjechało nasze pierwsze dzieło z dosyć mocno bejtującym tytułem. Gra, sz, gra, Kolejnego dnia wrzuciliśmy newsy z miniaturką wyciągniętą dosłownie od Konopa, Revo, Gimpera i tak dalej. By finalnie dnia trzeciego wjechał gameplay z gierki i kilka shortów. Nadszedł czas na odpalenie niesamowitego pliku ze 100 nickami twórców. A oto wiadomość, która poszła do nich wszystkich. Hej, dziwne pytanie, trochę XDD. Ale mój kuzyn jest twoim wielkim fanem i ma urodziny za parę dni. Jego marzeniem jest sub, jakiś komentarz od ciebie. A jakby jeszcze wrzucić film gdziekolwiek, to już w ogóle marzenie spełnione. Teraz to sztywny gicior. Daj znaka, że damy coś przyczarować. I tak oto przez następne kilka godzin wysyłałem wiadomości do ludzi, dając im 24 godziny na odpowiedź. No i minęły już ponad 24 godziny i powiem wam szczerze, że bardzo ciężką noc dzisiaj miałem. Ze względu na to, że jak macie taką aplikację na telefonie YouTube Studio, co nie? I to jest taka aplikacja, w której obsługujecie swój kanał na YouTubie. No to generalnie mam tam wyłączone powiadomienia. Pod warunkiem, że nie skomentuje mi filmu ktoś z weryfikacją. A tak się składa, że widziałem bardzo dużo powiadomień, że ludzie zweryfikowani piszą. Również chłopaki z biura, z którymi to wspólnie tworzyłem, zaczęli mi spamować, żebym już siadał i nagrywał. Dlatego widzowie, jak widzicie, mamy plus 99 wiadomości do odczytania. Zaraz przekonamy się, kto co nam odpisał. Zobaczymy, kto skomentował nam filmy, kto zostawił suba oraz przede wszystkim, ile wyświetleń wygenerował kanał. Po tych 24 godzinach, nie? Hej, Hania odpisała, dałam komentarz. Dobra, dziękujemy dla Hani w takim razie. Mateusz Trąbka napisał, ale czekaj, filmik chcesz z życzeniami? Haha, czy po prostu mam coś skomentować? Napiszemy dla Trąbki, że komentarzek na YouTubie. Doktor Hodo odpisał nam, hejo, luz, sub i koment zostawiony, niech tam chłopak leci dalej. Dziękujemy pięknie, dziękujemy pięknie. Użytkownik Karol Zdęba. Ojejku, na głosóweczka standardowo. Nie no, widzowie, szczerze to jest mocno, nie? Ja się nie spodziewałem nawet takich odpowiedzi ludzi. Wiecie, takiego zaangażowania w ogóle, nie? Ogólnie w życiu słyszałem wiele razy, że w życiu szczęście nie da się kupić. No tutaj generalnie, jak widać, nie daliśmy nikomu ani złotówki, żeby byli dla nas mili. Ale ja, widzowie, osobiście uważam, że pieniądze mogą dawać bardzo dużo. Choćby w takiej gierce jak Landlord. Nie no, musicie mi przyznać, że przejścia do wstawek sponsorowanych to robi akurat zajebiste. Jest to gierka, w której możecie kupić budynki, ulice, działki, czy nawet całe miasto. W sumie kraj też. Możliwości i rodzajów nieruchomości jest naprawdę wiele. No, jak w prawdziwym życiu, nie? Ja na przykład w tym momencie opuściłem Warszawę i znajduję się w moim mieście rodzinnym, gdzie na przykład wykupiłem udziały w bardzo dobrej lodziarni. No, jestem drugim udziałowcą, zaraz po Anonymous User, który ma 85%. Niestety, widzowie, no nie będę się oszukiwał. Nie stać mnie na Polskę, jak tych wszystkich inwestorów, ale na przykład na taki szpital. No też mnie nie stać w sumie. Na stok narciarski, w sumie też mnie nie stać. Ale na udziały w takiej ulicy willowej na przykład już tak. I w tym właśnie momencie zainwestowaliśmy 56 milionów, żeby codziennie co 24 godziny odbierać 21 milionów.
to dużo. A tak dużo, bo tutaj ulepszenia mamy wszystkie porobione. Kupując nieruchomości, zdobywacie level. Level daje wam hajsik oraz większą ilość kasy możliwej do posiadania w portfelu. A jeśli dosłownie mieszkacie w jakimś wypowiu dolnym, to spokojnie, nie musicie się zupełnie martwić, bo możecie podróżować w gierce po całym świecie, licytując takie budynki jak Big Ben, Statua Wolności czy ulubioną, nie wiem, budkę z kebabem. Tak się prezentuje moja rodzinna miejscówka w rankingu. A tak ja, dosłownie pod nieruchomością, którą kupiłem w Landlord. Wesel zjedź tam widzu do linku w opisie. Rejestrując się z niego, otrzymacie cash na początek oraz walutę premium. Więc wystarczy, że się zarejestrujecie, pogracie chwilę i pojawi się wam oferta w powiadomieniach. Wróćmy do naszych wiadomości. Pewnie, że dam radę. Wybacz, wyświetliłem wczoraj i zapomniałem odpisać. Tylko mam w takim razie do ciebie prośbę, jeśli chodzi konkretnie o fragment tego zdania, a jakby jeszcze wrzucić film gdziekolwiek. Czy mógłbyś mi to wyjaśnić, bo nie do końca skumałem i mam wrażenie po prostu, że brakuje mi trochę IQ, nie? Ale nic się nie stało. To jest złoty chłopak, nie? Nie to, że poprzednie osoby były złe, bo właśnie w tym momencie do tej pory każdy, do kogo napisaliśmy, mamy takie ratio widzowie, że skomentował, znaczy napisali, że skomentują, więc zobaczymy, czy to prawda. Ale tutaj Karol z Dęba mówi tak, ty weź mi wytłumacz, bo w sumie... Spoko. Krzysztof Gonciarz napisał: dobra, napiszę mu komcia i DM-a może na Insta? Kom wystarczy, szefie. Dziękuję ślicznie. Yo! Ej, wiecie co jest przykre? Że Piotra skomentuje, będzie miał więcej komentarzy od twórców niż ja. Kiedykolwiek. Evron odpisał: sure, można podziałać, szefie, daj znać, kiedy te urodziny. W sumie to dziś, komentarzyk na ety styknie. Trzeba go trochę pogonić. Poszło, okularki. Arek Rajski, a.k.a. Aro Szef, a.k.a. kiedyś Rekwer, napisał: haha, co ty świrujesz, XD? Wemu tego bejpa hoodie, co ma na awatarze jakiegoś sensownego zakup, a nie w jakimś fejku z kapsela, p***dala. Tak, o, stary mu kupił na jarmaku. Jezu, ale ja mitomanem jestem ostatnio, nie? Mona napisała: haha, oki. Dziękujemy dla Mony w takim razie. Norbert Gierczak napisał: jasne, podbij mi jutro na mesku, please, i ogarniemy coś fajnego. Styknie komentarz. Normalnie, D, suta go. Fidget spinnerem by zakręcił tutaj dla Piotrasa. Jezu, czy Piotras nie mówił nic na film? Nie. Tylko o Spysińskim powiedział niemiło. Łukasz Wojtyce napisał: ja mam bardzo hermetyczne podejście do takich rzeczy, ale jeżeli komentarz da radę i coś da mu, to pewnie. Odpisaliśmy komentarzyk, styknie, szefie, dzięki. Prawo Marcina odpisał: jasne, żaden problem. Jakby chciał nawet razem coś nagrać, bez problemu. No! Jesteś niesamowity, stary. Kace. To jest, widzowie, widzicie? To jest prawnik, nie? Prawo, widzowie. Prawo do k***a... w dupie. Dexi odpisał nam. Napisałem Piotrasowi komentarz. Mega gicior. Mega giciory filmy. Wysłał nam taki sound effect. Dziki za efekt dźwiękowy. Dziku z ekipy Kalucha napisał: pewnie, stary, już padam do szefa, pozdrów go też ode mnie. Jakby chciał, to możesz też nas połączyć i mogę pogadać z kuzynem. Ale z góry pozdrawiam odcineczek wielkiego OG Piotrasa, ale widzę, że kuzyn to rozchwytywany jest mega. No k***a, powiem... Dzięki, szefie. Powiem wam, że... Do Piotra jest rozchwytywany, nie? Rogalik odpisał: ja coś czuję, że ty nagrywasz coś, ale nie ma problemu. O k***a, remisklik. Przy tak. O k***a, dzięki. Michu Kontrabas napisał: ech, już mi się zrobiło miło. Jak taki fan, to zapraszam go do siebie na uczelnię. Pouczę go grać na kontrabasie. A mnie byś nauczył? Jacob, ale ten od FIFA napisał: nie ma problemu, stary, pozdro dla kuzyna, też jestem jego fanem. Dzięki, stary, ja też jestem waszym fanem. Nie, mi się wydaje, że nie mam długiego. Lili Mołczanow dała mi serduszko, dzięki. Kasia Bożek napisała: wcale nie podejrzewam, że to odcinek. No co ty, przecież piszę czasem bezinteresownie. No, czasem się zdarzy rzeczywiście. Oj, Wojtek napisał tak, ale skomentował na pewno. Mieliśmy wcześniej dowód. Nie no, Wojtek nie odpisuje teraz, bo jest zajęty. A czym jest zajęty Wojtek? A to zobaczycie niebawem. Nie, żebym coś tutaj szpącił. Bartek Laskowski, a.k.a. Świeży Bartek, napisał: poszedł subik. Dzięki, stary. Też Piotras cię subuje. Pozdro. Czarek Jóźwik napisał: wyślę ci życzenia tutaj i mu przekaż. Co ty na to? Jutro podeślę, przypomnij w razie czego. Dzięki, stary. Przypominam. Ja w ogóle powiem ciekawostkę, widzowie, propos wysyłania tych życzeń, co nie? To napisał do mnie Justek, właśnie z ekipy Czajnika, wysyłając mi takie piękne życzenia. Słyszałem, że masz urodziny, więc wszystkiego najlepszego, stary. Pozdrówki, 100 lat. I pozdro od Justka. Wiem, że trochę nie widać, że to ja, ale jestem ogórą, nie? I generalnie później prowadziliśmy konwersację na temat Piotra skomentuje. Ja nie mam pojęcia, szczerze, widzowie, czy ja tego Justka strollowałem, czy on mnie trolluje, czy doszło do rozmowy z butem i w sumie nikt nie wie, o co chodzi. Krzychu, bo mi widzowie mówią, że Grzegorz Braun nie jest mądrym człowiekiem. Co ty sądzisz? Braun jest, ale czy Grzegorz? Nie zrozumiałem aluzji chyba.
żaluzji. No, no i znowu rozmowa z butem, no nie wiem. Czarek Wiśmiak, wysłał nam tam film jakiś, ty. Siema Piotras, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, spełniaj marzenia i osiągaj sukcesy, zawsze w siebie wierz i bądź szczęśliwy. Dziękuję, kocham cię, stary. Lakarnum napisał, o Boże, jak miło, jasne, już to coś pokombinuję, ale ultra słodko. Dziękuję, szef. O nie, Lakarnum nam odpisał. Ale jak chuj nagrywasz jakiś film po prostu. Nie no, stary, mówię jak jest. Przecież bym ci nie skłamał, co nie? Kazę Filip, po cały kuzyna namiętnie wstał ode mnie. Dobrze, nie ma problemu. Czajnik odpisał. Załatwimy, szeryfie. Nie salutuję się do pustej głowy. No tak mi w GTA RP powiedzieli, jak tak zasulotowałem, nie? Dzięki, KC. Jan Dąbrowski napisał, dan. Dzięki, Jasiu. Kocham cię. Dawid Błachura, a.k.a. Yahoo Production, napisał, ta, będzie komentowane dla kuzyna. Pozdro, ten niezły odcinek nagrywany jest. Ta, bez kitu. Dzięki. Graf wysłał mi nagranie, które mogę zobaczyć tylko i wyłącznie na telefonie. Piotras, dzień dobry. Słyszałem, że urodzinki są, więc happy birthday. Oh, dziękuję, stary, jesteś niesamowity. Jezu, jacy ci ludzie są kochani, nie? To jest niesamowite. Smarty napisał, subi like zostawiony. Pedro, czyli chłop Moniki, kociołek, napisał, generalnie Piotrasy to giciory. A no tak, no bo to jest Piotrek też, bez kitu. Poszedł subi, go przeje kanał, pewnie już jutro i nagram coś fajnego, żeby zmotywować do działania. Miło mi się zrobiło. Jezu, ej, teraz mi jest głupio, no nie? Bo ja napisałem tą wiadomość po prostu tak, k***wa, wiecie, no? No tak po prostu, że się nie da odmówić, no. Ja pierdolę, no co ja zrobiłem? Nie bez powodu wpisałem was na moją listę. Jakby nie ma tutaj każdego, no mieliśmy miejsce na 100 osób, a wybrałem was. O czym to świadczy? O tym, że jesteście niesamowici, wszystkie osoby, do których wysłałem to zdjęcie. Po prostu was lubię. No chyba się miło teraz zrobiło, co? Może teraz mi ktoś napisze komentarz jakiś miły typu, no spoko Filip, też lubię twoje filmy oglądać w tym momencie, ale nie piszę nigdy komentarza, bo jestem Marcin Krasucki napisał, hehe, mogę fotkę polubić na IG, bo konta nie mam na YouTubie. IG nie ma, ale dziękuję za chęci. Ta, będzie ogarniane po streamie. Czarogłosówka! No kurwa, oczywiście, że tak! Czy ty kurwa nagrywasz jakiś odcinek? Znaczy, kurwa, mega stary, luźna sprawa ogólnie, jakby nie ma problemu najmniejszego. Natomiast wszedłem w komentarze, tam jest kurwa youtuberów w ogóle. Ja mam takie ciche jakby podpowiedzi, że to może być jakiś odcinek. Tak czy siak, ogólnie dla braciszka możemy zrobić stary wszystko. Dzięki, czaro, komentarzek styknie, pozdro KC. To się śmieją, memy na TikToku robią niektórzy o czaro NBA, nie? Że tak, gdy wchodzisz do pokoju, a on już rozgrzany, czy coś. Temperatura jest piana, ale buja się po klubach. Masz tu jeszcze coś takiego, co? Siema Piotra z Byćku, z tego najlepszego słuchaj, uśmiechaj się, tak jak się uśmiechasz, podejrzewam, że się uśmiechasz, bo inaczej nie byłbyś kuzynem. Wszystkiego dobrego ci życzę, jeszcze raz spełniaj marzenia, bo to się żyje. Niesamowite. Artur Kilmowski, czyli Arturo. Hejo, myszeczko, dziś nie pozdrawiam. A tak serio, to pewnie daj znać, w jaki dzień dokładnie, to lepsze w urodziny, żeby fajniejsza niespodzianka była. Dziś są, dziękuję, KC, buzi. Fausti napisała, ale dziwnie, haha, nigdy nie robiłam takich rzeczy, ale dam mu suba, niech ba. Dziękuję, buzi. Ej, zajebiście. Julia Machunik, czyli przyjaciółka Fausti, napisała nam tak. A w sumie nam nie odpisała na to, ale zostawiła serduszko. Seba strollowany, mój przyjaciel ze starej ekipy CS-owej. Dużo ma tych fanów, już widzę 3 komentarze od youtuberów, ty. 100 lat dla kuzyna twego, kochanego. Ale to chyba jakiś troll, bo odcinek jest nagrywany chyba. Ta, bez kitu. Kłesek i głosóweczkę wysłał. Siema, spoko, nie ma problemu. Jak najbardziej damy suba, damy koma. O, ty! Stonks! Wygląda to jak jakiś twój kolejny, nie wiem, projekt czy coś tam. Napiszę mu tak. Piotras się wstydzi, bo jest brzydki po prostu. No i zajebiście. OG Śliwa odpisał nam, kiedy ma urodziny? Dziś. OG Śliwa wysłał nam film od razu, ty. Siemano Piotras, słyszałem od Josiego, że masz dzisiaj urodziny, także wszystkiego najlepszego dla ciebie. Peter napisał tak. Kurde, luzik, filmik urodzinowy może nagrać słona, poczaruje coś. Przemek Kucyk wysłał nam głosóweczkę. Po tobie mogę się wszystkiego spodziewać i wcale się nie zdziwię, jak teraz nagrasz jakiś film, piszę do 100 youtuberów. Bra, no czemu wszyscy? Więc poproszę o więcej dowodów. Ostatnio jakiś kanał komentarzy pokazał taki wykres, co nie? Zaufania w społeczeństwie. I gdzieś tam na samym dole pod politykami był youtuber, a jeszcze niżej był influencer, co nie? To teraz w opinii społecznej to ja jestem jeszcze niżej, co nie?
Ale moje, ale tu wychodzi właśnie, nie? Że ile ludzi ogląda dosłownie i widzi, co ja wrzucam. Dlatego widzowie, warto subskrybować mój kanał oczywiście dzwonem. Jak nie subskrybujesz dzwonem, to jesteś zwykłym ch... Tak będę mówił, no jak nie subujesz, no to, no to co? Siana, czyli moja dziewczyna, napisała... A, nie odpisała mi na to, a mówiła, że mi odpisze. Jak z nim dzisiaj rozmawiałem. Dzięki, Żanetka, wiesz? Psycholożka napisała, ogarnę jego kanał w wolnej chwili. Dzięki, czy nie ogarnię? Marta napisała, coś mam przeczucie, że nagrywasz odcinek i mnie robisz bambuko. Ale jeżeli nie, to mega mi miło. Subiek i kom zostawiony, pozdro dla Piotrasa. Pozdro, Marta, dziękuję. Gimper napisał, śmieszna akcja. Może mu filmik nagram po prostu, gdzie go pozdrawiam. Coś śmiesznego pogadam, jakieś głupoty i będzie mógł sobie wrzucić na kanał. Ej, byłoby zajebiście, stary. Ale to jest dobre, nie? To jest dobra przekmina. Ej, teraz Tomek mi zarzucił taką zajebistą odbitę, no nie? Że wiecie, że on może nam wysłać te życzenia jeszcze dodatkowo, żebym ja sobie wstawił na ten kanał. Że Piotras wstawił sobie na ten kanał. I żeby ludzie, którzy są nie w temacie, mieli jeszcze większego mindfucka. Z takich śmiesznych ciekawostek, na przykład taki kanał jak C Potworek, który jest kanałem newsowym, również dodał ponadminutowy segment na temat tajemniczy tego kanału, którego filmy komentują najwięksi twórcy. Swój komentarz zostawili tacy twórcy jak Krzysztof Gonciarz, Karol Zdeba, Distream, Screamy, Dawaj Arturo. Czy ja odpisał? To jest jakaś ściema pod film, przyznaj się. Nie. Jakub Wrotniak, a.k.a. Jacob napisał, hej, ja skomentowałem, dałem suba i nagram jakiś filmik z pozdrowieniami jutro. Dziękuję, Kubuś. Kacę mocno. Kubuś to jest złoty człowiek, nie? Ja ostatnio wybierałem top 3 Polaków najpotężniejszych, nie? Jakbym mógł wybrać top 4, to na miejscu czwartym byłby Jakub Wrotniak. Sagi, czyli niesamowity, potężny twórca minecraftowy, napisał, mogę mu nagrać film z życzeniami na przykład. Subika strzelić. Dałbym ci to, byś mu podesłał. Możesz wysłać mi, dzięki. Ty, a to na pewno twój kuzyn? No tak, nie widać podobieństwa. Ignacy napisał, a może mu film urodzinowy nagram po prostu i tyle. Tak też będzie bardzo G. Kolega Ignacy tutaj nam, że tak powiem, zapodał. A które urodziny ma? 14. To dziś ci nagram i na mesku wyślę, albo tutaj filmasek. Dziękuję, jesteś niesamowity. Mateusz Myszyński napisał, aha, czekaj, żaden scam, serio piszesz? 100% legit, no scam. Matis Pysiński to chyba filmów nie obejrzał, Piotrasa. O, mój Boże. Spoko, mogę, XD. Ostry napisał, dobra, ja się nie daję wpierdolić żaden film. Mega kolega z ciebie. Justek napisał, chill. By the way, Juliet napisała, ale coś tu kręcisz. Jakiś film robisz, cwaniaku. Rel? A książulo nie zobaczył. Może kiedyś jemy razem kebaba albo nie wiem. Dzięki. Buddha odpisał, k***a nic. Rezi powiedział, wyświetlę. Glencu powiedział, XD, pod warunkiem, że wyślesz mi... Pokażę IRL. Kamil Sus napisał, XDD, legitnie jak wolność słowa w CHRL. Nie wiem co to CHRL, ale dzięki. Marek Wita, się pożegnał z nami. Prostracja napisała, XD, a tak serio o co? O co chodzi? Cymbał, co nie chodzi. Elo? Na pewno dostanę ten komentarz dla Piotrasa, nie? Szeja powiedziała, nic nie powiedziała. Rewo w sumie powielił jej słowa. Dominik Boss, nie mam sprawy, stary, ogarniemy. Chłopco film kręci i bejtuje na biednego kuzyna, XD. A ja zaupałem przez chwilę. Przepraszam, stary. Mortalcio też tutaj powielił słowa. Mandzio też powielił, tak o. Kasper Ritz napisał, dobra, to faktycznie dziwnie, że zostaje takie pytanie od ciebie, a nie od average osoby, którą znałem w gimnazjum z widzenia. Kiedy mam urodziny dokładnie dziś? Julia Żugaj, zobaczyła. Ej, ale dobra, bo te osoby, co zobaczyły, to może napisały komentarz, co? Nexion, wiadomo. Lachu, nie zobaczył. Znaczy nie, zobaczył. Wojan, wyświetlił, nie odpisał. Palion, nawet nie wyświetlił. Kepcio, wyświetlił, nie odpisał. Karol Gązwa, kasę mi przelej gościu, a nie wysyłasz mi projekty, oj Wojtka. Aha, Pasut, zobaczył, nie odpisał. Zły Maciek też, Węgorz, po co się angażować w filmy kolegi. Bulion, ale serio czy odcinek nagrywasz? Serio. Mini Mike, nie zobaczył. Adam Zimmerman, nie zobaczył. No Meduska, po kminie, po live coś, okej? Okej, dzięki, będzie ogarniane po streamie. Czy dalej jest beta? Nie, już nie ma bety, Mercedesem teraz latam. A, Szymek też chyba zajęty. A, Kaluch chyba też. Dobra widzowie, w takim razie pora zalogować się na kanał Piotra, skomentuję. Wchodzimy sobie widzowie w statystyki. I uwaga, liczba naszych subskrypcji to
134 subskrypcje. Przed nagrywaniem filmu mieliśmy 6. Więc zajebiście, widzowie, dobre ratio. Weźmy w takim razie oczywiście sobie w komentarze. No i tutaj mamy, widzowie, przede wszystkim masę tutaj, jak widzicie, komentarzy. Lakardum napisał: siemano Piotras, mega unboxing, byle tak dalej, mistrzu, kiedyś się wybije na twoim garbie, pozdrówki ze Słonecznej Góry Kalwarii, au, au, au. Szot z życia napisał, kiedy jakieś nowe newsy. Ludzie dosłownie piszą komentarze, o co tu chodzi? Oj, Wojtek, Konopski się chowa. Andrzejek News? Ale to legit kanał? Legit kanał, Andrzejek News nam skomentował. Super film, oglądam już 5 raz. Ej, serio, mega mocny film, czuję konkurencję dla Konopa. Pokażesz twarz? Ale afera na fejmie. Tak, o, okulary. Kurczaki, czekam mega na to GTA 6. Piszę komentarz i czekam na GTA 6. Dobra, jest G, widzowie. Mega, też gram w Brawl Stars. Mega mocno penning, czekam na dramkę z Yoshim. No to niezła drama ze mną, co? Super content robisz, powodzenia dalej na nowej ścieżce kariery. Siema, szefie. Pozdro. Trzymaj się, brachu. Kiedy jakieś komentary? Dobrze chłopaki robią. Kozak ta koala. Piotras, co za szef. Liczyłem, że dropniesz jakąś legendę, ale dropping i tak chyba oddał. Jezus Maria, co tu się dzieje, ty? Dobrze, widzowie, w takim razie sprawdźmy, ile wyświetleń mają nasze materiały. Ponad 2,5 tysiąca wyświetleń. Z czego tutaj nagle mam jakąś górkę w ogóle i sobie... Ej, nie mam pojęcia, nie? Kiedy to w ogóle weszło. Morał na dziś, widzowie. Bądźcie wszyscy mili dla siebie, bo nigdy nie wiecie, kiedy taki Piotra skomentuje, powstanie, urośnie i wszystkich was dojedzie.